Radio Concita. Cała Warszawa się modli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Zacznijmy od tych najnowszych wydarzeń, wiadomości, jak upłynęły ostatnie godziny, jak upłynęła noc w tym zapalnym miejscu, Awdijiwce. Docierają bowiem informacje, że znów ta miejscowość była atakowana. Tak, na Awdijiwkę znów już od kilku dni kolejny dzień z rzędu spadają rakiety Grad i nie tylko na pozycje ukraińskiej armii, ale również na te dzielnice zamieszkane przez ludność cywilną. Do tej pory od niedzieli zginęło 3 cywilów. Ta ostatnia noc również była niespokojna, jak donoszą ukraińskie media. Rakieta Grad trafiła w dom, w którym mieszkała matka z 5 dzieci. Na szczęście nic się nie stało, ale poprzednia z kolei noc była bardziej tragiczna, bo pociski artyleryjskie, rakiety Grad trafiły w centrum humanitarne zorganizowane przez, to taki punkt zorganizowany przez ukraińskie władze, gdzie mieszkańcy Awdijiwki mogą się ogrzeć, mogą się posilić, mogą naładować telefony komórkowe, bo w Awdijiwce już kolejny dzień z rzędu nie ma światła, duża część budynków mieszkalnych nie ma też wody, brak jest ogrzewania, tak więc te słowa obserwatorów OBWE o narastającym potencjale do katastrofy humanitarnej są jak najbardziej prawdziwe. Te pociski trafiają właśnie również w te miejsca, w które nie powinny trafić, czyli w namioty z pomocą humanitarną. Jak się zdaje, ta sytuacja jest o tyle trudna, że te rakiety wystrzeliwane są także z pomiędzy domów mieszkalnych, z zabudowań cywilnych. No i w tym tkwi problem z prezydent Poroszenko. Jak się zaczynało źle dziać w Awdijiwce, a wtedy prezydent Poroszenko był, bo nie mówił wprost na spotkaniu z kanclerz Niemiec, że ukraińska armia ma problem, bo te rakiety wystrzeliwane i pociski wystrzeliwane przez separatystów, one są wystrzeliwane z pomiędzy budynków mieszkalnych z Doniecka. Doniec to miasto dość bliskie Awdijiwce, znaczy geograficznie bardzo bliskie do Awdijiwki, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. I na potwierdzenie tych słów Petra Poroszenki i twierdzenia o tym, że separatyści skrywają się za plecami cywilnej ludności. Wczoraj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała podsłuchy z rozmów separatystów, takich miejscowych, lokalnych polityków separatystycznych, którzy w prywatnej rozmowie między sobą telefonicznej sami mówili, że dzisiaj separatyści, znaczy dzisiaj wystrzeliwano spod mojego domu rakiety Grad, aż w domu dudniło. No, są też informacje również potwierdzone przez OBWE, że strona ukraińska, że w Doniecku również słychać wystrzały, że Donieck również jest ostrzeliwany. Wskazywałoby to być może na to, że to strona ukraińska odpowiada również ogniem, wystrzałami z artylerii. Często Ukraińcy tłumaczą, że wcale tak nie robią, że to są po prostu prowokacje separatystów. Jak jest naprawdę, czy ukraińska armia odpowiada ogniem, również strzelając w Podoniecku? No, trudno to pewnie określić, bo jak podkreślają sami, jak mówią sami obserwatorzy OBWE, oni mają bardzo ograniczony dostęp zarówno do jednej, jak i drugiej strony. Jedne, co mogą stwierdzić, to to, że tych wybuchów i wystrzałów artyleryjskich jest bardzo dużo w porównaniu z poprzednimi okresami. No i to, że ani jedna, ani druga strona nie wyprowadziły ciężkiego uzbrojenia na kilkanaście kilometrów, jak to stanowiły mińskie uzgodnienia, których chyba już coraz mniej ktokolwiek tutaj pamięta. Pojawiła
pojawiła się nawet taka informacja, że w tym tygodniu słychać było 11 tysięcy wybuchów tylko we wtorek, a więc no takie informacje, jeśli one byłyby prawdziwe, świadczyłyby o skali dramatu, który rozgrywa się w tym miejscu. No właśnie, powiedzmy, czemu Awdijiwka, to jest strategiczne miasto? To jest miasto o tyle strategiczne, że znajduje się tam ogromna koksownia, chyba największa na Ukrainie. Koksownia już od początku tych kolejnych, znaczy od niedzieli, czy tam od poniedziałku, od początku ataków nie działa, nie pracuje. A koks jest potrzebny do zakładów, między innymi ogromnych zakładów metalurgicznych w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Te zakłady też i ograniczają swoją produkcję i niektóre z nich wygaszają piece. No, jest to strategiczne miasto również z punktu widzenia takiej logistyki, no bo to punkt, dzięki któremu tam można kontrolować pewne odcinki, pewne drogi dojazdowe. Jest to dosyć ważne miasto, natomiast wciąż nie wiadomo tak naprawdę, kto zaczął, jak to się wszystko rozpoczęło. Właśnie, czy są jakieś informacje na ten temat, ponieważ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie apelowała o przerwanie walk, apelowała do obu stron. No właśnie, no, to jest to pytanie, kto strzelił pierwszy. Ukraińskie media mówią o tym, że zaczęło się to tak dosyć zwyczajnie, że po prostu była wymiana ognia pomiędzy oddziałami ukraińskimi i separatystycznymi. Ukraińcy się tam zjazdowcy wpuścili gdzieś na obszar separatystów. Okazało się, że są okrążeni przez posiłki ukraińskie i oni zajęli, Ukraińcy zajęli jeden z punktów separatystycznych i separatyści od tego czasu próbują ten punkt zajęty wcześniej przez Ukraińców odbić nieskutecznie. Ukraińcy prawie codziennie mówią o kolejnych próbach szturmu. Natomiast z tego takiego bardzo lokalnego, to znaczy tam separatyści, Ukraińcy zajęli jedną z pozycji separatystów, z tego lokalnego takiego konfliktu okazuje się, że to zatacza coraz większe kręgi, no bo sytuacja na całym Donbasie, na całej linii frontu, jak donosi ukraińska armia, jest coraz bardziej napięta. Ukraińcy raportują jedynie w ciągu ostatniej doby o 115 ostrzałach i rakiety Grad nie trafiają już tylko w cywilne kwartały Awdijiwki, ale również na przedmieścia Mariupola nad Morzem Azowskim. To jest kilkadziesiąt kilometrów na południe. To też taki zapalny punkt. Tam, jak donoszą ukraińskie media, spadło dzisiejszej nocy 40 rakiet Grad. Również tam są budynki uszkodzone, część Sartany, bo te przedmieścia Mariupola to wieś Sartana. Część Sartany również nie ma prądu. Natomiast nie ma na razie wiadomości o ofiarach ludności cywilnej. Jak to wszystko jest komentowane w Kijowie, bo do eskalacji walk doszło niedługo po rozmowie Donalda Trumpa i Władimira Putina. No i pojawiają się teorie, że to Rosja sprawdza, jak Stany Zjednoczone już pod nową administracją zareagują na tego typu działania, na eskalację konfliktu. Z kolei Rosjanie mówią, że Ukraińcy chcą storpedować ewentualne zniesienie sankcji na Rosję, no i zwrócić uwagę Donalda Trumpa na Ukrainę. To właśnie w ten sposób się komentuje zaistniałą sytuację, że to wszystko jest wciąż czasie, późno, grać w banku, pokazać kolejny raz, na co ją stać, no bo trudno ukryć, że to Rosja jest odpowiedzialna za to, co robią tak zwani separatyści, bo te kilka tysięcy pocisków artyleryjskich wystrzeliwanych cotygodniowo skądś do separatystów trafia, no a wiadomo, że idą po prostu transporty do Doniecka, do Ługańska, transporty artylerii, broni i tego, z czego można te pociski wystrzeliwać. No, tak więc, a z drugiej strony to też jest trochę na rękę dla Kijowa, czy jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało, to też jest na rękę dla Kijowa, no bo świat w końcu i kolejny raz przypomni sobie o tym, że na wschodzie Ukrainy trwa wojna, która co jakiś czas pokazuje, że jest taką naprawdę wojną.
bo tam codziennie są ranni żołnierze. Teraz z racji tego, że separatyści atakują cywilne zabudowania, o tym słyszy cały świat i cały świat po raz kolejny przypomni sobie o Donbasie. No jak może jest to jakaś korta przetargowa na jednym wózku służy diabła, tak jak mówię, służy diabła, znaczy dokładnie jelenie szatana. I zostały zniesione, bo tym tak naprawdę tam się ginie, po deklaracjach Donalda Trumpa i po tym, jak wygląda, no i po prostu boi się po prostu ocieplenia relacji na linii Waszyngton-Moskwa, no bo to oznaczało brak poparcia ważnego sojusznika. My do sytuacji na Ukrainie w Polskim Radiu 24 będziemy wracać do rozmów z naszym korespondentem na Ukrainie Pawłem Duszko. Na tyle teraz. Dziękuję bardzo. Z Kijowa mówił korespondent Polskiego Radia na Ukrainie Paweł Duszko. Polskie Radio 24. Zmieniamy temat. Przez lata Szwecja uznawana była za humanitarne supermocarstwo, jak dumnie podkreślał jej sam Szwedzi, kiedy inne kraje wywoływały i prowadziły wojny. Szwecja pomagała ofiarom konfliktów, pomagała prowadząc politykę otwartych drzwi. Do kraju przyjeżdżali uciekinierzy z Iranu, prześladowani przez szacha, ofiary reżimu Pinocheta w Chile, czy w latach 90. uchodźcy w czasie wojny na Bałkanach. Tak jak w czasie ostatniego kryzysu migracyjnego Szwecja otworzyła swoje drzwi na wszystkich przyjezdnych. Tylko w 2015 roku do kraju przybyło ponad 160 tysięcy osób. Teraz zaczęły się tam problemy. Niektórzy mówią wprost o nieudanym społecznym eksperymencie, za który trzeba płacić wysoką cenę rosnącej przestępczości i powstawania miejsc, do których mało kto chce zaglądać, nie włączając to policji. O sytuacji w Szwecji, w Sztokholmie rozmawiałem z dziennikarzem dziennika Svenska Dagbladet, a także brytyjskiego The Spectator Iwerem Arkin. W ostatnich latach w stosunku do liczby swojej ludności Szwecja przyjęła ogromną rzeszę imigrantów, uchodźców, ludzi szukających azylu, ale coraz głośniej słychać opinie, że teraz sytuacja wymyka się spod kontroli. Na ile jest to prawdą? How far is it true? I would say that it's out of control when it comes to the plans for the future, because we've taken so many in that we don't have anywhere. Na razie panujemy jeszcze nad sytuacją, ale moim zdaniem w przyszłości wymknie się ona spod kontroli. Przyjęliśmy tak wiele osób, że teraz nie jesteśmy w stanie zapewnić im warunków do życia. Brakuje mieszkań, nie mamy dla nich pracy. To bardzo trudne. I nie chodzi wcale o to, że nie mamy pieniędzy na te cele. Większym problemem jest fakt, że brakuje ludzi, którzy mogliby zająć się migrantami. Nie mamy wystarczającej liczby nauczycieli, nie mamy wystarczającej liczby pracowników społecznych, nie mamy wystarczającej liczby policjantów. Mimo że ostatni kryzys uchodźczy, kiedy w 2015 roku przyjęliśmy 160 tysięcy osób, skończył się, prawdziwy kryzys zaczyna się dopiero teraz, kiedy musimy zintegrować tych wszystkich ludzi. Czarnowidzę to, jak mamy sprostać temu zadaniu. Szwecja jest po prostu nieprzygotowana, czy słowo nieprzygotowane dobrze opisuje sytuację. We were really unprepared for this. And you have to bear in mind with those things that we had sort of a crisis before the real crisis set in. Byliśmy i jesteśmy nieprzygotowani. Jeśli rozmawiamy o Szwecji, to trzeba zdać sobie sprawę, że już wcześniej mieliśmy mniejsze kryzysy migracyjne, zanim jeszcze ten wielki europejski rozpoczął się na dobre. Już wcześniej, przed 2015 rokiem, system azylowy nie był wydolny ze względu na liczbę osób szukających w Szwecji schronienia. Już wtedy istniał problem imigracji. We had record levels of migration the years leading up to the 2015 crisis. Każdego roku przed 2015 rokiem Szwecja biła kolejne rekordy w przyjmowaniu migrantów i uchodźców. Więc kiedy zaczął się ogólnoeuropejski kryzys migracyjny, nawet jeśli byliśmy do niego mentalnie przygotowani na przyjęcie kolejnych osób, a uważam, że tak nie było, to i tak i instytucje, i ich pracownicy nie byli gotowi, by sprostać zadaniu. System był wyczerpany do granic możliwości.
the people were not ready because we were already stretched thin. Why did the Swedish government decide? Dlaczego więc szwedzki rząd zdecydował się, by przyjąć jeszcze większą liczbę migrantów, wiedząc, że prawdopodobnie nie poradzi sobie z tą sytuacją, że nie jest w stanie im pomóc? Na przykład Dania postąpiła inaczej i zamknęła swoje granice. Strange political situation in Sweden if you compare to our neighbors, the other Nordic countries and other European countries where... W Szwecji mamy bardzo dziwną polityczną sytuację w porównaniu z innymi państwami nordyckimi czy europejskimi. Sprawy związane z imigracją i migrantami są pewnym tabu. Jeśli kwestionujesz politykę migracyjną czy całkowite otwarcie granic, a tak to wyglądało w naszym przypadku, z pewnością zostaniesz nazwany rasistą czy ksenofobem. You were labeled a racist. Most of the time, or xenophobe, and also the party, the so-called right-wing populist party, Sweden Democrats, when they started gaining more support. Co więcej, kiedy skrajnie prawicowa, antyimigrancka partia Szwedzcy Demokraci zaczęła zyskiwać poparcie w społeczeństwie, ugrupowania z głównego politycznego nurtu przestały rozmawiać na temat migracji. Nie chcieli na ten temat rozmawiać, nie chcieli poruszać kwestii integracji migrantów. So, the other parties retreated from this issue and the hard challenges these issues present to Sweden. Mainstreamowi politycy obawiali się, że jeśli poruszą te tematy, trafią do tej samej szufladki, co szwedzcy demokraci. To dlatego nie jesteśmy przygotowani, by stawić czoła temu wyzwaniu. Nie mieliśmy uczci kiedy rozmawialiśmy wcześniej, wspomniałeś, że Szwedzi, jeżeli chodzi o te kwestie, są naiwne. Jak to rozumieć? So, I think it's been it's not just when it comes to migration and integration and those issues, but it's been a sort of an ideal in Sweden to be naive. That's sort of equated to being a good person. Nie chodzi tylko o migrację czy integrowanie migrantów, uchodźców. Bycie naiwnym dla Szwedów jest pewnym ideałem. Naiwność w Szwecji oznacza bycie dobrym człowiekiem. And that's sort of an okay answer in Sweden. Więc jeśli konsekwencje naszych działań okażą się złe, szkodliwe, w Szwecji możesz zawsze powiedzieć, no dobrze, źle się stało, ale byłem naiwny, chciałem dobrze i taka odpowiedź w Szwecji jest w porządku. Nikt nie pociągnie cię do odpowiedzialności, tak jak stałoby się to w Danii czy w Norwegii. Nasze intencje, motywy są najważniejsze, ważniejsze niż efekty naszych działań. Sort of the intentions and the motives and the that are more important almost than the outcomes. This word's naive and does this. Czy zasada ta obejmuje także polityków? Czy oni także mogą tłumaczyć się opinii publicznej swoją naiwnością? Say no, I didn't know, I was naive. Politicians as well can explain their decisions like this. We were naive, we wanted to be good. I mean, if ordinary people are naive, that's sort of perhaps not a big deal, but the sad thing is that politicians are excused and have been excused for a long time, blaming their naivete. Kiedy przeciętni ludzie, nie sprawujący władzy, są naiwni, nie jest to jakimś wielkim problemem. Smutne jest jednak, że także politycy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje błędne decyzje, tłumacząc się właśnie w ten sposób, mówiąc, że po prostu byli naiwni. Takie podejście stwarza problemy w Szwecji. The gang crime rate is going up, so we have a real big problem with that, and it's been sort of a problem gangów w dużych miastach, ale także w tych mniejszych miastach. Gangi zyskują na sile. Mamy z tym naprawdę wielki problem. Takie kwestie nie były poważnie traktowane. Jeśli ktoś zwracał na nie uwagę, mówiono o nim, że jest pesymistą lub cynikiem, a to w Szwecji nie jest dobrze odbierane. Tutaj liczy się być pozytywnym. Nie porusza się trudnych spraw. You should sound more positive when it comes to the development of Sweden and that, so it's not good to take up the hard issues. Are there parallel societies? W Szwecji funkcjonują równoległe społeczeństwa. I would say yes, there are parallel societies. There are areas in Sweden where the where police and authorities don't have the same kind of... Tak, powiedziałbym, że mamy w Szwecji problem równoległych społeczeństw. Są miejsca, w których urzędy czy policja mają ograniczoną władzę. Są strefy, do których nie ma wstępu. Yeah, no-go zones, you could say.
I mean, when you tak to można określić. Jeśli policja się tam pojawia, to wchodzi tam siłą. Przywraca porządek, ale tylko na chwilę, bo kiedy tylko znikają radiowozy, wszystko wraca do normy, czyli władze przejmują gangi, kryminaliści. Ludzie, którzy mieszkają w tych dzielnicach, obawiają się przestępców, więc udają, że nic się nie dzieje, nie chcą składać zeznań. Criminals and the people there are afraid of these people, so they don't want to witness and so they don't want to... Tak, mamy w Szwecji problem na open zones, miejsc, do których nie ma wstępu. You have a growing problem of no-go zones. There are kind of a ghettos here. Są tutaj getta. W Sztokholmie są getta. I mean, the word ghetto is... Nie wiem, czy getto to jest dobre słowo, by opisać sytuację w szwedzkich miastach, ale jeśli porównałbyś to, jak sytuacja wyglądała 15 lat temu i teraz, to jest ona dużo poważniejsza. Jeśli rozumiesz słowo getto jako miejsce, z którego nie możesz się wyrwać, to w Szwecji nigdy tak nie było. Bigger problems now. And one of the... if you use the word ghetto, it sort of implies that... Były dzielnice, w których mieszkali ludzie, którzy dopiero co przyjechali do kraju. Nie mieli pieniędzy, ale po jakimś czasie dostawali pracę, stawali na nogi i wyprowadzali się w lepsze okolice. Teraz szanse na znalezienie pracy i nowego mieszkania są mizerne. And then after a while you get work and then you move out with your family. But now it's very hard to find. Ludzie zostają więc tam, gdzie są, w tych problematycznych dzielnicach. Tam rodzą się ich dzieci i dorastają. W tym sensie obecnie mamy w dużo większym stopniu do czynienia z miejscami, które przypominają getta niż kiedyś. Now, more of a ghetto structure now than we used to have. Why is it possible for migrants? Dlaczego migrantom w Szwecji obecnie tak trudno jest znaleźć pracę? So we have one of the most advanced economies in the world and we have one of the most highly educated populations in the world. Mamy w Szwecji jedną z najbardziej nowoczesnych gospodarek na świecie. Szwedzkie społeczeństwo należy do najlepiej wykształconych na świecie. Migranci, którzy teraz docierają do Szwecji, pochodzą niekiedy z miejsc dotkniętych chociażby analfabetyzmem. Są to ludzie niewykształceni z Afganistanu, Somalii. Przed nimi bardzo daleka droga, by uzyskać poziom produktywności adekwatny do szwedzkiej gospodarki. Do tego nie znają języka, posługują się innymi kodami kulturowymi. Bardzo trudno jest więc zaadaptować się do szwedzkiego społeczeństwa. Very hard for them to be able to adapt to the Swedish society. And, and also if you look at the number of jobs that are, you can call unskilled. Kolejnym problemem jest fakt, że w Szwecji jest bardzo mało miejsc pracy dla niewykwalifikowanych pracowników. Jak chociażby praca w supermarkecie. Takich miejsc pracy już nie ma. W Szwecji rynek pracy niewykwalifikowanej stanowi 1-2% całego rynku pracy. Dostać pracę w supermarkecie jest naprawdę bardzo trudno. Trzeba przejść wiele rozmów kwalifikacyjnych, wiele etapów rekrutacji. Naprawdę bardzo trudno jest w Szwecji wejść na rynek pracy. Long process with the interviews and everything. So it's hard to get into the Swiss job market. Migranci, uchodźcy, którzy w ostatnim czasie przyjechali do Szwecji, znaleźli się na społecznej ziemi niczyjej, zawieszeni w różnych komunikacjach. Yes, I would say that. It's very... Tak, tak bym to określił. Chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym mieć nadzieję, że znajdzie się dla nich rozwiązanie. Ale obawiam się, że problemy, które mamy teraz, to dopiero początek. Przed nami wyzwanie, problem, z którym będziemy żyli przez najbliższe dekady. Mówił Ivar Arpi, szwedzki dziennikarz, dziennika Svenska Dagbladet i brytyjskiego tygodnika The Spectator. I to wszystko na dziś. Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Panie Marcinie, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, nad tym jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500. Amen. Tak zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Bernadeta z parafii w Stałk. Bóg zapłać serdecznie Pani Bernadeto z Panem Bogiem. Szczęść Boże mówił do nas Pan, europoseł, profesor Mirosław Piotrowski. Pan jest z nami. Panie Uszu, zbliża się godzina 13. No, ale na pewno trzeba było...
Drodzy Państwo, teraz czas na wiadomości. Przekażą je nam siostra Grażyna i Piotr. Musimy dbać o to, żeby samorządy były w ścisłym powiązaniu z planami rozwojowymi Polski, powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w noworocznym spotkaniu samorządów w Jasionce. Na Podkarpacie przyjechali m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, marszałkowie województw i samorządowcy. Samorząd to ludzie, lokalna społeczność. To są małe ojczyzny, które składają się na jedną wielką ojczyznę, która nazywa się Polska, podkreśliła premiera. W spotkaniu uczestniczy także przewodniczący Komitetu Regionów. Komitet jest organem doradczym Unii Europejskiej, złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 150 miliardów złotych za taką kwotę wyprzedaży majątku państwowego od początku lat 90. Rekordzistami był rząd PO-PSL, który sprzedał z Polski warte około 38 miliardów złotych, powiedział wtórno minister Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Minister bierze udział w konferencji gospodarczej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej pod tytułem Odpowiedzialność Przedsiębiorców za Polskę. Spotkanie otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Minister Henryk Kowalczyk podkreślił, że spółki rozwoju na mają historię zapracowaną na budowę majątku. Warunkiem jest jednak pozostawienie naturalnym, Wielka impreza duchowa była to dla nas. Ja przedstawię się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Bożena z rodziny Radia Maria w Kraśniku. Reprezentuje rodzinę Radia Maria przy parafii w Wielu Księcia Najświeci. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Ustaw Społecznej i Medialnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Byli esbecy składają skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy, które obniżają ich emerytury. Zapowiadają także batalie sądowe. Scenariusze komunistycznego reżimu przechodzimy już przed parlament, ale na wysoko manifestować swoje niezadowolenie. Zadzwonię do Idy i ich posłowie Platformy Obywatelskiej z Nowoczesnej. Można było się spodziewać tego, że po manifestacjach w miejscach przyjdzie czas na zmianę metody. Jak daleko mogą się jednak posunąć byli esbecy, mówi dr Leszek Pietrzak. W pewnym momencie dojdzie do radykalizacji tego środowiska. Być może nawet dojdzie do protestów, jakie zorganizuje to środowisko, albo zainspiruje. Takie sygnały już do nas docierają, że ma powstać ogólnopolski ruch esbecki, który będzie usiłował podejmować akcje protestacyjne w sprawie obcięcia emerytur w tym przemieście. Bóg zapłać. Pierwsze skargi na zrównanie esbeckich emerytur do poziomu Unii Krajowej trafią do rządu, mówiąc, że zakład emerytalno-rentowy MSWiA zacznie je wypłacać, czyli jesienią. Do tego czasu samo ISO będzie musiał zająć się rzecz praw obywatelskich.
Ja mówię, no masz tam okienko, że ktoś mi odwiedził. A tam taki serw, gdzie jest po pół kilo, jeden kawałek po pół kilo, no to jakby 4 kilometry. Właściciele stacji nie znacznie podnieśli ceny. Mogła wziąć 100 kilo, mogła wziąć makaronu. Mogła wziąć całe pudło, tylko tak. Ja mówiłam do Marecka. Oleju napędowego, 4 złote. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyznaczenia lekarza droższe benzyny o 18%, diesla 24%, a autogazu 22%. Zbliżamy się do szczytu zachorowalności na grypę w tegorocznym sezonie, powiedział Tomasz Augustyniak, pomorski państwowy wojewódzki na doktorce Starnia. W stawach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że w ubiegłym tygodniu zarejestrowano ponad 363 tysiące przypadków oraz podejrzeń grypy. 6 osób zmarło. W Polsce szczyty zachorowań na grypę przypada na okres od stycznia do marca. Tomasz Augustyniak wskazuje, że najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania infekcją są szczepienia. Tak, należy się szczepić przeciwko kryzysowi. To jest najbardziej istotna, najbardziej efektywna ochrona przeciwko infekcją. Państwo w letnim sezonie, jesienno-zimowym, wiosennym nas dotykają zaszczepienie się przeciwko grypie. Nawet na tym etapie pozwala w najlepszym wypadku tak naprawdę uniknąć bardzo poważnego przebiegu tej grypy, ale także sprzyja zyskaniu większej odporności i być może uniknięciu jakiegokolwiek zainfekowania w trakcie sezonu. Szczepienia przeciwko grypie powinny wykonywać się z grupą najbardziej narażoną na zachorowalność. Są osoby starsze oraz dzieci. Eksperci alarmują o unikanie dużych skupisk ludzkich, które służą przenoszeniu wirusa. W kraju zachmurzenie duże lub całkowite, słaby deszcz lub mrzawka, przed południem lokalnie gołoleć, na wschodzie oraz w górach słaby śnieg. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie, około 0 w centrum, do 4 stopni na południowym zachodzie i lokalnie na wybrzeżu. Wiatr słaby na wybrzeżu umiarkowany południowo-wschodni, na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali, ciśnienie będzie powoli spadać. Tą informacją kończymy wiadomości Radio Maryja. Po prawej stronie na górze, to tam w takim prostokąciku wpisujesz normalnie numer filmu. I tam jest R789, takie słowo. Zakończony, podejmiemy temat. Plan odpowiedzialnego rozwoju nadzieją dla Polski. Naszym gościem będzie profesor Andrzej Kaźmierczak. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwa o godzinie 18.15. Natomiast o 21.30 w Radiu Maryja pierwszy sobotni wieczór modlitwa. Tylko tam jest taki jakiś plakat, taki muzyczny, gdzie tam reklamuje, to musi być youtube.com, to od razu znajdziesz na te filmy. Potrawy, przynieśli je, teraz siedzimy już którąś godzinę, śpiewamy, rozmawiamy, jemy, także, no ale to będzie pochwalone, że Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie Witold Ludwik z zespołu filmowego Zerwamy Kłos. Niniejszym przekazujemy komunikat dla widzów oczekujących na film o błogosławionej Karolinie Kuskównie. Pełna lista film znajduje się na stronach internetowych zerwamykłos.pl oraz radiomaria.pl pod banerem na szczycie portalu. Lista kin jest na bieżąco aktualizowana. Film wchodzi do kin w całej Polsce już 17 lutego. Na tę chwilę film wyświetlać będzie ponad 73 studyjnych i sieć Cinema City w 30 miastach Polski. Natomiast już w ten weekend odbędą się pokazy przedpremierowe. Oto one. Sobota 4 lutego w katowickim kinie Światowic o godzinie 14. Natomiast 5 lutego w niedzielę. Kraków Kino Kijów o godzinie 12. Rzeszów Kino Zorza 19. Poznań Kino Apollo o godzinie 18. Katowice Kino Światowic 14. W Toruniu Centrum
Rosztowie Współczesnej o godzinie 14 i w Trzecinach do Warszawy. Kino Praha 13, Kino Luna 14.30 i Kino Wisła o godzinie 16. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia na salach kinowych. Dodamy tylko, że muzyka towarzysząca komunikatowi pochodzi z filmu Zerwany Głos. Błogosławiona Karolino, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moi. Dziś po 13:00 zapraszam Państwa serdecznie na audycję Aktualności Dnia. Gościem Radia Maria w audycji aktualności jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Panie profesorze, Polska podobno niszczy puszcze i zabija żubry. Nie wiem, jak ta sprawa wygląda. Nawet ktoś porównał, że to takie same kłamstwo jak polskie obozy śmierci. My o tą prawdę historyczną walczymy. Ale jak wygląda sprawa wycinania Puszczy Białowieskiej i niszczenia żubrów? Tak, rzeczywiście Polska jest unikatem pod względem stanu środowiska przyrodniczego. Polskie zasoby przyrodnicze są kreowane w gruncie przez polskie gospodarki, polskich rolników, polskich leśników, jak również przez nadanie organizacji, jak i za ochronę przyrody, to polskie ośrodki naukowe, a również takie troszeczkę organizacje stowarzyszenia polskich. Katolicy mieli tyle setek lat,
Profesorze, często mówię o takim zdrowym rozsądku w podejściu do tej sprawy. Gospodarowanie ze zasobami przyrodniczym wymaga profesjonalizmu, a nie emocji. Ale niektóre organizacje ekologiczne widzą to inaczej. Tutaj też od razu w sukurs idzie Komisja Europejska, niektórzy parlamentarzyści, różne środowiska w Europie. No i jakby cieniem to się kładzie na tym, co pan resort robi, co pan osobiście również podejmuje, jeżeli chodzi o to, o tą ochronę Puszczy Białowieskiej. Tak, no, Za te konkretne kadry, które tam jest, jednak potrafi mieć do 6 minut.
w ciągu roku, a więc no, teoretycznie rodzi jedna samica potrafi urodzić ponad 30 młodych dzieciórek, a również ta dzieciórka, gdy pójdzie, a na ogrodzie bardzo popularna w Wisłowie, w Interesowu, tak gniazdujące, prawda, są koszty, no to ona albo jaja, albo młode dzieciaki nie wie. Ale też, gdy to małą dzieciórkę zobaczy ta sójka, którą pojawia na ogrodzie, jest bardzo popularna w takim przeszoka, prawda, no to chętnie jedną dziewióreczkę, czyli no trzeba spojrzeć na pewien system, który funkcjonuje i rzeczywiście Puszcza Białowieska jest systemem, gdzie to jest wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, która zna historię tego terenu, która tak skrytykowała te zasoby przyrodnicze, że tam występują te gatunki, które bardzo, bardzo dawno zniknęły z mapy zachodniej Europy, a takim gatunkiem żyły. W pewnym sensie w celach edukacyjnych, ale również działając na zgodnie z programem, czy też z prawem, które obowiązuje w Unii Europejskiej, a to jest również prawo światowe, jest problem tanich gatunków jest traktowany jako jeden z największych problemów naszych. Rok 1992 w Rio de Janeiro powstaje konwencja o ochronie bioróżnorodności, która zobowiązuje wszystkie państwa do tego, żeby nie tylko chronić tą bioróżnorodność, która ma, ale również podtrwalać tą bioróżnorodność, która była poprzednia, którą się zniszczyła na skutek działalności gospodarczej człowieka. Jest taka działalność oczywiście również występuje. I to prawo w różnych formach obowiązuje również różnych państwa. Każdy z państw ma prawo no, implementować i wprowadzać w życie swoją koncepcję, swoją politykę ochrony bioróżnorodności. I taką jedną z polityk, jest metod ochrony bioróżnorodności, akurat w odsiądzie w Europie. Co się stało? Nie podpadam w monolog. Ale właśnie na terenie Puszczy Białowieskiej no, są wszystkie te formy ochrony, ale Natura 2000 jest tą formą ochrony, która mówi, to jest związane z użytkowaniem. Są pewne plany ochronne, które mówią, trzeba tak użytkować, żeby te gatunki tam trwały. A nie zostawmy, żeby leżało. A zostawmy, żeby leżało, prawda? Bo jak leży, no to podlega pewnym zmianom. O ile mam zboże, gdybyśmy chcieli ochronić zboże, to zboże bez przerwy nie wyglądało, no to przepraszam bardzo, ale... Czyli panie profesorze, tak trochę to wygląda, jakbyśmy chcieli w sprawach ochrony środowiska rozum odstawić na bok i nie używać go, a przecież to my jesteśmy koroną stworzenia. Jeżeli będziemy to działali, podejmowali działania w sposób przemyślany, mądry, widząc co się stało na przykład na przestrzeni lat, czy nawet wieków, bo nasz rozum potrafi to w jakiś sposób zweryfikować i ocenić. Tak, niezwykle ważne. Ta sprawa związana z edukacją, czyli tak z jednej strony ma pewien spór, gdzie no, zachód Europy jest zupełnie innych warunków, to tam jest tam układ środkowy większość, prawda, szczególnie te kraje, nazwijmy to takie no, bardzo mocno rozwinięte rolnictwo, a z drugiej strony mamy już te błędy edukacyjne, gdzie w tych błędach edukacyjnych no, największym wrogiem człowieka, wrogiem, przepraszam, przyrody jest człowiek, a jedyną formą ochrony jest niewycinanie drzew, nie zabijanie zwierząt. No to jest już zaszczepione jakby w mentalność ludzi i to jest nasza wielka rola. Ale też Polacy, panie profesorze, gdzieś tam czytam jeden wywiad z panem, że to Polacy odtworzyli populację żubra, dlatego się ich skarży i atakuje, a co więcej, próbujecie no na przykład poza granicą, tak? Propozycję taką złożyliście, żeby tam też powstały siedliska na przykład żubrów, no ale niestety Niemcy mówią, że nie mogą przyjąć żubrów z Polski, tłumacząc się brakiem odpowiednich siedlisk do takiego gatunku, a państwo nawet zapewnili transport i pożywienie. No to jednak bezskuteczne. Odtwarzać układy przyrodnicze, które poprzednio ustawiły.
Holendrzy mają program na temat odtwarzania sieci dla Bociana Białego. Nie wiem, ile w nich mają bar, ale jak tam ostatnio to z tym udało im się dokonać ręki, może nie par bocianów, to znaczy te bociany nie tylko są dlatego, że im się podcięto skrzydła, prawda, żeby nie odleciały, tylko migrują, przylatują wiosną, zakładają gniazda, wychowują potomstwo i odlatują z powrotem, gdyż migrują na przykład no, prawdopodobnie do środkowej Afryki, akurat ta grupa bocianów się tam zimuje. A więc odtworzenie tej sieci. I tutaj zaproponowaliśmy, ja to zaproponowałem w październiku ubiegłego roku na Radzie Środowiska, aby wychodząc no, naprzeciw polityce ochrony przyrody Unii Europejskiej, pomóc otworzyć podobne siedliska, oczywiście w tej kwestii geograficznej, które nie są Białorusi, a później gatunkiem testowym. Niech do tego będzie żół, tego żubra mamy w tej chwili już na zmiarze. Myśmy zaczęli odtworzyć tą populację żubra po wyeliminowaniu całkowicie żubru z terenu Puszki Białorusiej, ale udało nam się stworzyć na bazie gatunków ochotników, które przetrwały w zoo, w tym wielkim ruchu Polskiej Ochrony Przyrody. I w tej chwili tych żubrów mamy no, 1500. No, co roku rodzi nam się 150, prawda? My również je rozmieszczamy po Polsce, po to, żeby ta populacja trwała. Jest taka w ogóle wielka myśl Polskiej Ochrony Przyrody. Każda grupa izolowana ma tam no, dużą szansę, że wymy ale chodzi jak wiem, że jest mniejszy, żeby można było rekolonizować z drugiego miejsca, czyli żeby po prostu gatunek trwał. I chcemy to samo zrobić w Europie, gdzie ten żubr występował, a został zniszczony tam 100 lat temu, 200, 300 czy 400 lat temu w różnych miejscach Europy, w różnych go sposób eliminowano i żeby go w tej chwili odtworzyć. No i odpowiedź jest taka, że najpierw na Radzie Europy w październiku, tak jak już powiedziałem, no, z wielkim aplauzem, ze zrozumieniem przyjęto taką koncepcję. Przed razem 26 października wysłałem już konkretny list do wszystkich ministrów Europy. No i się okazało, i tu jest, ja to rozumiem, że te państwo mówią, że no, dziękujemy bardzo, bardzo fajny pomysł, ale po zastanowieniu się, no nie jesteśmy w stanie tego przyjąć, gdyż no, po pierwsze nie mamy takich siedzi, żeby zregenerować, a regeneracja no, kosztuje nas długo. Po drugie jest brak akceptacji społecznej. Społeczeństwo nie jest do tego przygotowane, prawda? Tylko Bułgaria poprosiła zresztą, co dobrze nam się współpracuje z Bułgarią, jak również Rumunia, z tym, że Rumunia chce w układach zamkniętych, a Bułgaria chce no, produkować tereny otwarte. Ale tu jest nasza propozycja ciągle otwarta, prawda? Chcemy pomóc. Pomóc odtwarzać bioróżnorodność i na bazie tego budować jednak pewne zrozumienie i porozumienie międzynarodowe. I mam ogromną nadzieję, że również no, ci ludzie wielkiego serca w Polsce, którzy tak mocno mnie atakują z tego, co jest powiedział, prawda, bo ja nie widzę tego, natomiast widocznie czytam inną prasę. Być może, prawda? W związku z tym, no, myślę, że się też włączą do tego, żeby zobaczyć, w jaki sposób to funkcjonuje. No te żubry, które są w Polsce, są pod naprawdę wyśmienitą opieką naukowców. Polscy naukowcy odtworzyli tą grupę osób, gdyż pani profesor Bolek, no, lider na świecie w zakresie żubra, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zna te żubry i wie, no, że skoro jest osobnik chory w danym stadzie, to ten osobnik odchodzi na bok. Z jednej strony jest zagrożeniem dla całego stada, no, gdyż on zaczyna zarażać, prawda, z drugiej strony odchodzi od tego stada, bo jakby wyklucza, nie ma miłości specjalnej, to nie jest takie zrozumienie jak ludzi, prawda, człowiek, który bardzo podchodzi do tego emocjonalnie. No i on po prostu zdycha i to bardzo często zdycha, no, dosyć, no, ja bym powiedział, drastycznie to wygląda. Nawet się zacząłem zastanawiać, czy nie zrobić tego rodzaju, no, takich obserwacji, żeby ludzie mogli wejść na internet i w takich zagrożeniach zobaczyć, no, jak ten żubr, czy te zwierzę w ogóle, z jednej strony jak się rodzi, mieli pojęcie, a z drugiej strony by mieli pojęcie, w jaki sposób naturalnie schodzi. A jak schodzi naturalnie, no to te czołgi no, zainteresowali inne zwierzęta, które tam mu pomogą z tego
świata wyjścia, zresztą pozwolona młode również, ja zawsze zuby. Ja wiem, też mam takie życie. Ja tu spotkałem ostatnio chyba kierowniczymi, gdzie właśnie jest taka sugestia, żeby uczyć normalność tego, co jest normalne, co jest normalne, tak zjawisko układam przyrodniczych. I to jest ojca, ja wiem, że się rozgaduje, ale to jest wielki problem również dla mnie, żeby dotrzeć do społeczeństwa, przecież zobaczmy, jaka jest ogromna różnica między no, tą mentalnością człowieka, który jest wśród studentów, który pochodzi z małej wioski, z małego miejsca. No, zabicie kury traktuje jako coś takiego, sąsiad mówi, no tak, tam gospodyni sąsiadka zabiła kurę, bo pewnie ksiądz przyjdzie na obiad w niedzielę, prawda, więc jest to normalna sprawa. I myśmy spróbowali zabić kurę na ulicach Warszawy, prawda, pod sklepem mięsem kurzym, no to był news na... Może jeszcze jedna panią wyróżnię, która zawsze mówi, z wyjątkiem telewizji Trwam, prawda, że to jest normalnie by było potraktowane. Natomiast na cały świat był krzyczał, że na ulicach Warszawy zabito kurę, mimo że obok za szybami są setki kilogramów zabitych kur i to jest sposób nie ręczny, tylko maszynowy, a jeżeli chodzi o mięso, no innych zwierząt, no to wolałbym, ja osobiście no nie mam jako myśliwy równe przeszły, który no, jest w jakiś sposób poluje, ale staram się polować na... Czyli panie profesorze, pomóżmy sobie właściwie się edukować, no i patrzmy na to też w prawdzie, tak jak rzeczywiście jest, a nie wyolbrzymiajmy problemy tam, gdzie ich nie ma. Tak, i to jest, mówię tutaj, to już zakończąc zupełnie, ojcze, nie ma możliwości zrozumienia tego, co widzimy w układach przyrodniczych, bez znajomości historii tego terenu, bez znajomości mentalności ludzi, którzy pracowali w tym terenie od wielu lat. Jest to niezwykle istotne, a również trzeba pamiętać, że ekologia to jest matematyka i trzeba kształcić w tym układzie ludzi. Przekazywać im tą bogatą wiedzę przyrodniczą, że te prawa przyrodnicze nie są tylko prawa boskie, prawda? A równocześnie w tym układzie historycznym no jest tą taką syntezą matematyczną i wtedy jesteśmy w stanie no, dobrze zarządzać zasobami przyrodniczymi, a również myślę, że najwyższy czas ku temu, aby Polska powiedziała jasno, tak, jesteśmy najlepsi na świecie, jesteśmy najlepsi w Europie, uczcie się od nas, służymy wam pomocą w tym zakresie. A mówienie to, co tu ojciec powiedział, że Polska niszczy puszczę i wycina i zabija żubry, no to pytanie, skoro my niszczymy puszczę i my zabijamy żubry, to znaczy, że ci, co mówią o tym, robili to zdecydowanie wcześniej. A jest to nieprawda, bo myśmy odtworzyli populację żubra, wiemy jak to robić, wiemy jak gospodarować zasobami przyrodniczymi. Niedługo, w ciągu tygodnia, zaprezentujemy całe spektrum informacji o puszczy białowieskiej i w jaki sposób ratować to, co zostało zniszczone przez ostatnie kilka lat. Dziękuję bardzo panie ministrze za rozmowę. Szczęść Boże. Dziękuję z panem Bogiem. Wszystkiego najlepszego. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Szyszko.